Siemka kochani, witajcie na moim kanale, ja jestem Marta i dzisiaj kolejny film. Dzisiaj jedziemy do Poznania. Dlatego się szykuję, jestem w trakcie. Właśnie nakładam podkład na twarz. Fenty Beauty. Ten, którego mówiłam, że mi się nie podobał w teście, ale później przy dłuższym użyciu zyskał. Ale ja zawsze go tak miejscami nakładam po kolei. Bo jest strasznie wodnisty, szybko zasycha, ale jakoś przypadł mi do gustu. Może przez ten kolor. Jest godzina 5:54, za pół godziny wyjeżdżamy. Na pewno coś pozwiedzamy, zjemy w jakimś dobrym miejscu, wszystko wam pokażę. Może zahaczymy o Bydgoszcz, na pewno będzie świetnie. A tymczasem kończę makijaż, żegnam się z wami i widzimy się w samochodzie. Witajcie kochani, jesteśmy już w trasie, wjechaliśmy na A1, jedziemy sobie autostradą spokojnie. Pokażę wam trochę widoczków z trasy, no a później już miejsce docelowe. Moi drodzy, mały postój. Jesteśmy już koło Bydgoszczy, czy w Bydgoszczy. Stoimy sobie na postoju. Jest tutaj toaleta, jak widać za mną. Można iść skorzystać. Są ławeczki, można sobie usiąść i zjeść. W tym miejscu gdzieś widać je. Więc mały odpoczynek przed dalszą trasą, jeszcze przed nami 160 km, więc jeszcze mamy kawałek drogi, jest dosyć ciepło, ładna jest pogoda, fajnie się zapowiada. Myślę, że będzie bardzo ładnie w Poznaniu i będziemy mieli fajny dzień. Trochę żałuję, że nie wzięłam sukienki, bo już mi jest gorąco, a co będzie później? Czuję, że jakiś shopping się szykuje. Odezwa się do was później, chyba już jak będziemy na miejscu, bo chyba już nie będziemy nigdzie stawać. Jesteśmy już w Poznaniu. Oczywiście był problem z parkingiem, ponieważ w centrum Poznania parking kosztuje 7 zł za godzinę. Gdy po drugiej stronie ulicy Głównej parking kosztuje 3 zł, więc trochę trzeba było się pogimnastykować i już mamy ogarnięte. Teraz jesteśmy w jakimś mini parczku, takim malutkim, którym będziemy szli w tamtą stronę do centrum. Kierujemy się na rynek w Poznaniu. Pierwszą rzeczą, którą zauważyłam, to taka wieżyczka. Nie wiem jeszcze, czym ona jest, ale jak się dowiem, to wam powiem. Idziemy sobie praktycznie główną drogą do rynku. Teraz powinniśmy wejść na rynek, więc coś tam więcej zobaczycie. I mamy rynek, jesteśmy już na rynku. Coś tutaj dzisiaj aktualnie się dzieje, historia zapisana w ziemi. Piękne budynki dookoła. Tylko spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Dużo ludzi, dużo turystów. Myślę, że to jest taki okres, w którym teraz dużo ludzi tutaj jest. Tak mi się wydaje. A to wróć na to, co mama. Nie, bo... Nie, bo... Nie, bo... Nie, bo... Nie, bo... Ten też robi za łóżkami. No, pokaż. To jemu już te robi nie wyjdą? Takie malutkie ma. Tak, zobaczcie, takie malutkie ma do nosa. Yeah.
wyszliśmy z tego głównego rynku. Kierujemy się w jedną z odnóg rynku. Zobaczyć, co jest dalej. Ciągle są jakieś sklepy, jakieś galerie, zakłady pogrzebowe przede wszystkim. No jak znajdziemy coś ciekawego, to na pewno się do Was odezwę. A więc właśnie idziemy w stronę podobno muralu, murala, czy jak ktoś tam mówi, który ma wyglądać realistycznie jak dom. Jest on na kamienicy i ma wyglądać jak kamienica, ale jest na niej narysowany. Następnie nagram tam Wam, jak to wygląda. Później wybieramy się chyba nad Jezioro Maltańskie albo do katedry. Zobaczymy, w którą stronę nas poniesie. Więc jak już będę na miejscu, to Wam nagram, bo tutaj w sumie nie ma nic ciekawego. Jest tylko droga i hałas. I w sumie nic ciekawego nie ma, więc zobaczymy się na miejscu. Znaleźliśmy jakąś katedrę, która nazwa nazywa się jakoś dziwnie, że ja nie umiem tego... Patrzcie na to. Ja myślałam, że ja jestem dziwna chodząca z wiatraczkiem dla dzieci, ale widzę, że jednak... Całe miejsce, w którym się znajdujemy, jest pokazane tutaj. Myślę, że jest ono jeszcze wykonane w starym stylu, ponieważ te domki wyglądają nieco... staro, myślę, że mogłoby już nie być tych mniejszych domków, albo są odnowione, na pewno nie wyglądają w ten sposób. Ale fantastyczna wizualizacja tego. Możecie spojrzeć, jak to wygląda od góry. Myślę, że jest to dobrze zachowane. Właśnie znaleźliśmy taki przepiękny most biskupa Jordana, na którym jest pełno kłódek zawieszonych. Zaraz Wam pokażę to z bliska. Spójrzcie. Tysiące różnych kłódek. W ostatnim filmie też znaleźliśmy most z kłódkami. Myślę, że jest to popularne, zawieszać kłódki na moście, bo jest ich bardzo sporo. Jak sami możecie się przekonać. No, ale my oczywiście zapomnieliśmy wziąć jakieś kłódki, żeby sobie powiesić standardowo. I tak ciągnie się to przez cały most. Myślę, że pomysł z kłódkami jest fantastyczny. Chętnie sama bym powiesiła tutaj swoją kłódkę, no ale niestety nie mam żadnej. Właśnie znajdujemy się pod muralem, dość rzeczywistym. Wygląda jak normalny dom zbudowany. Okna są wkomponowane tutaj, tutaj i tutaj i tutaj. One są prawdziwe. A nie, to nie jest prawdziwe jednak to. Ale tamte trzy są prawdziwe, więc myślę, że fajnie to wygląda i warto odwiedzić to miejsce.